takich jeszcze ciekawostek możecie tutaj sobie zjeść renifera. Możecie spróbować też jak smakuje łoś i wieloryb, jedząc hot dogi bądź hamburgery. Ale jest też jeszcze jeden przysmak, z którego słynie Bergen, a mianowicie zupa rybna. I właśnie teraz lecimy zjeść rybną zupę. Chłopaki jeszcze mi tutaj mówią, że Bergen i tak naprawdę w jej okolicach występuje klątwa norweska, mianowicie nie polecamy pić produktów mlecznych w postaci mleka, jogurtów i innych różnych dziwnych rzeczy. Poza kawą. Kawa chyba, kawa z mlekiem, taka w plastikowo papierowych pojemniczkach, ona nie robi krzywdy, ale jogurtu nie pij, bo nie wiesz kiedy po prostu cię pogoni. W ogóle w całej Norwegii nie znajdziecie czegoś takiego, co się nazywa KFC, ponieważ żaden KFC jeszcze się tutaj nie utrzymał. Są to względy polityczne, finansowe, w które nie będę wnikać, ale znajdziesz tutaj McDonalda. Jeśli bardzo go lubisz, lubisz sobie psuć swoje zdrowie, chcesz zjeść maka, to możesz go zjeść. Ale tylko dlatego, że jest dofinansowany przez państwo i tylko dlatego jeszcze tutaj jest. Tak to by się wiedzieć. No i takie miejsce, które jest warto jest odwiedzić. Jest to targ rybny, gdzie możesz zobaczyć takie oto niesamowitości. Wszystko możesz zjeść. Owoce morza z ryżem. Ludzi jest mnóstwo. Mamy tutaj najróżniejsze ryby, które łowione są w okolicznych akwenach tak naprawdę. Mamy małże, kraby. Jest niesamowicie. Możemy też kupić kiełbasę z łosia i z renifera i zabrać sobie do domu, żeby dać posmakować innym. Idziemy do tej samej, to tutaj chyba jedliśmy. A my tutaj jedliśmy już wcześniej łosia, renifera, więc zjemy tutaj też rybę. Zjemy zupę rybną. Idziemy zająć miejsce, zrzucimy sobie plecaki. O, jest nasza miejscóweczka. Usiądziemy sobie tutaj, żeby zjeść zupę. Zupa rybna Bergen. I ona tak się nazywa, wszyscy ją polecają, nawet pani Polka, która tutaj pracuje. Polaków w ogóle podobno ile tu jest? 25 tysięcy Polaków. Czyli to byłoby 2,5 miliona, tak? Mieszkańców jest? A jest 2,5 miliona mieszkańców. 10%? 10%. To by było bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak powtarzam po nich. Krótkie obliczenia. Co tam, Wiktor, masz? Burgera z łosia. Burger z łosia i ty też masz burgera z łosia. Burger z łosia. Jadłem go wczoraj. Jest naprawdę rewelacyjny. Wiktor nie jada ryb, dlatego o taki kotlecik z suróweczką. A mięso jest wyjątkowo smaczne i chyba skuszę się jeszcze po zupie na takiego delikatnego burgera z łosia. Do zupy dodaje się masło i takie chlebki. To jest ciekawe. Majonez. Oczywiście majonez. To majonez? Majonez. Nie, nie. Masło. Taki masło. No, przepraszam. Już chcieli wprowadzić nas w błąd. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
To przesuń tam dalej. Zupa wygląda i pachnie po prostu. Pachnie bardzo ciekawie. Szkoda, że nie mogę nagrać, jak pachnie. I szkoda, że nie będę mógł nagrać tego, jak smakuje. No ale musisz przyjechać do Bergen i sam sprawdzić. Albo sama. No dawaj. Nagram, jak smakuje. Jaka mina? No. Oczy były, te oczy nie kłamią. Nie kłamią, dawaj. Ja mam jeszcze spróbować? No. Uwaga, trzeba. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Okay. Nie, naprawdę dobra. Oj, i taka pikantna delikatnie jest. Tak gwiazdkę dostaniemy. Baza nazwę? Tak, tego? Coś takiego. To jest baza. No dobra, no to próbujemy. Kurwa, kozak. Próbujemy. Naprawdę dobra. No. Jest wyjątkowa. I jeśli będziesz w Bergen, na pewno zjedz sobie zupę.